Cześć, witam wszystkich serdecznie w drugiej już części poradnika dotyczącego obsługi naszego kalkulatora Casio FX350S. W tej części chciałbym się skupić przede wszystkim na funkcjach, które ułatwią pracę z zadaniami z kombinatoryki, jak również podstawowe obliczenia statystyczne. Zacznijmy od funkcji, które ułatwiają pracę z kombinatoryki. Kalkulator ma możliwość obliczenia silni, wariacji bez powtórzeń oraz kombinacji. Troszkę przypomnienie, co to jest ta silnia, takie szybkie. Mam Ci tu rozpisaną definicję, czyli tak naprawdę silnia określa nam iloczyn kolejnych liczb naturalnych kończących się na tej liczbie tutaj n. Przykład. 3 silnia oznacza, mnożymy sobie 1 razy 2 i razy 3, to jest oczywiście wynik 6. 5 silnia, no to po kolei 1 razy 2 razy 3, razy 4 i razy 5. No, widzimy, że obliczanie coraz większych wartości silnie jest już bardzo uciążliwe. Akurat z tego wychodzi 120. A teraz spróbujmy omówić tą funkcję w przypadku naszego kalkulatora. Jak ją uruchamiamy? Na początku wpisuję liczbę, z której będę liczył silnie. Przypuśćmy, że ma to być liczba 5. Teraz funkcja silnia uruchamiana jest alternatywną funkcją klawisza, który odwraca liczbę. Tutaj mamy. A więc musimy przycisnąć przycisk Shift. Po tym wciskamy silnie i proszę zwrócić uwagę, jest 5, no i ten charakterystyczny wykrzyknik oznaczający silnie. Następnie wciskamy już przycisk równa się i otrzymujemy wynik 120. No, policzmy jeszcze. W jednym przypadku 6 silnia, czyli wciskam szóstkę, shift i funkcję silni, to oczywiście będzie 5 silnia razy 6, czyli 120 razy 6, czyli 720. I bardzo proszę, uzyskaliśmy taki wynik. Zajmijmy się teraz wariacjami bez powtórzeń. Czego dotyczą tak naprawdę wariacje bez powtórzeń? Mamy zbiór n elementów i z tego zbioru n elementów musimy wybrać k elementów. Ale po pierwsze, ważna jest kolejność, w jakiej te elementy wybieramy, a po drugie, nie możemy dwa razy wybrać tego samego elementu. Taki jest tego zapis. Spróbujmy wykonać obliczenie na naszej tablicy, a potem zobaczyć, jak to się już dzieje na kalkulatorze. Załóżmy, że chcę policzyć wariację trójwyrazową albo trójelementową ze zbioru pięcioelementowego. Zgodnie ze wzorem jest to 5 silnia przez 5 minus 3 silnia. Jest to równe 5 silnia przez 2 silnia. Jest to równe. Teraz uwaga, 5 silnia rozpiszę jako 2 silnia razy 3 razy 4 razy 5 przez 2 silnia. Jak widzimy, 2 silnia to oczywiście 2, to się skraca. I nasz wynik to 60. Sprawdźmy, jak liczymy to już kalkulatorem i gdzie uruchamiamy tę funkcję. A więc tak, na początek wpisujemy liczbę elementów zbioru, z którego będziemy to wybierać, czyli wpisujemy nasze n, czyli wciskam przycisk 5. Teraz wciskam funkcję, która będzie nam obliczała odpowiednią wariację bez powtórzeń z tego pięcioelementowego zbioru. Ta funkcja jest to alternatywna funkcja klawisza mnożenia. A więc muszę wcisnąć teraz Shift, widzimy, że jest małe S,
Uruchomiła się w tym momencie funkcja alternatywna tego klawisza, czyli wciskam to. Mamy 5 i literkę P. Obok wpisuję, ilu wyrazowe mają być moje wariacje bez powtórzeń. 3 wyrazowe, czyli wciskam 3. I teraz wciskam przycisk równa się. Otrzymuję 60. Ostatnim zagadnieniem, które pozostało nam do omówienia z kombinatoryki, są to kombinacje. Krótkie przypomnienie, jest to wzór. I tak naprawdę, co opisują kombinacje? Na ile sposobów ze zbioru n elementów mogę wybrać k elementów? Przykład. Chcę policzyć kombinacje dwuelementowe ze zbioru pięcioelementowego. Zgodnie z naszym wzorem jest to 5 silnia przez 2 silnia razy 5 minus 2 no, silnia. Jest to równe 5 silnia przez 2 silnia razy 3 silnia. A to jest oczywiście równe 3 silnia razy 4 razy 5. Rozpisałem 5 silnia przez no, 2 silnia to 2 razy 3 silnia. Widzimy, że 3 silnia się upraszcza. Jest to 20 przez 2 i to jest 10. No, przy takich prostych obliczeniach widzimy, ile potrzeba już przekształceń, a co gdy te silnie są bardziej skomplikowane, z dużo większych liczb. Jak to wygląda na naszym kalkulatorze? Wpisujemy sobie na początek liczbę elementów naszego zbioru, z którego będziemy liczyć kombinację. W tym przypadku jest to 5. Teraz klawisz odpowiedzialny za obliczenie kombinacji to jest ten klawisz i ta funkcja, a więc wciskam teraz Shift. Teraz wciskamy ten klawisz, czyli kombinację, czyli będziemy liczyć kombinację ze zbioru pięcioelementowego i będą to kombinacje dwuelementowe, czyli wciskam dwójkę, no i wynik to oczywiście 10. Omówię jeszcze jedną bardzo fajną funkcję kalkulatora, a mianowicie możliwość wylosowania sobie dowolnej liczby spośród wybranego przedziału liczb naturalnych. Jak to uruchamiamy? Uwaga, musimy tutaj wcisnąć trzecią alternatywną funkcję przycisku kropka, run int, random integer, czy jakby wybieranie, losowanie liczby ze zbioru liczb naturalnych. Trzecie funkcje danego klawisza, te czerwone, uruchamia, uwaga, przycisk alfa, więc wciskam alfa, pojawia mi się tu malutkie a, oznacza to, że teraz ten przycisk będzie miał swoją funkcję. Wciskam go i na ekranie powinna mi się już wyskoczyć ta funkcja run int. I teraz uwaga, chcę na przykład dokonać losowania z kostki, takiej uczciwej kostki sześciennej. Najmniejsza liczba oczek to 1, a największa 6. Jak to oddzielę? Potrzebuję przecinka. Przecinek to alternatywna funkcja tego drugiego nawiasu, ale ta druga alternatywna złotymi literami pisana, więc uruchamia to przycisk Shift, a więc Shift. Teraz mój przecinek i mamy przecinek i wpisuję sobie 6, domykam sobie nawias. No i mogę dokonywać wielokrotnie razy teraz losowania. Zróbmy to kilka razy. No tu nam wyrzuca 6. Ja te wyniki będę sobie próbował teraz zapisywać. Jeszcze raz powtórzę to losowanie. Równa się 1. Czyli już losowanie z danego przedziału nie muszę wpisywać, tylko powtarzam wciskając równa się. Jeszcze raz równa się. No, jeszcze raz równa się. Jeszcze raz 4. Jeszcze raz 1. Jeszcze raz
i piątka. Omówimy teraz dwie najczęściej używane funkcje statystyczne, a mianowicie średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe. No, jak liczymy średnią? Sumujemy wszystkie wartości i dzielimy przez ich ilość. A więc tutaj mamy trzykrotną liczbę 130, czyli mamy 3 razy 130 plus dwukrotnie występuje 140, czyli 2 razy 140. Do tego dodajemy jeszcze 150 i dodajemy 160. Wszystko jest w nawiasie i to musimy podzielić sobie przez 7. Pokażemy to na dwa sposoby przy użyciu kalkulatora. Po pierwsze, wpisując nasze dane bezpośrednio, wciskam ten przycisk, żeby zapisać ułamek, przechodzę do jego licznika i mam tak, 3 razy 130 plus 2 razy 140 plus 150 plus 160. Teraz kursorem przechodzę do mianownika i oczywiście mamy 7. Taki bardzo naturalny sposób zapisania całego wyrażenia, prawda? I równa się, otrzymuje wynik 140. Jak można otrzymać to w troszeczkę inny sposób? All clear. Czyścimy wszystko i teraz uwaga. Wciskam, ale już bez przycisku Shift, ten guzik. Będzie on oznaczał funkcję Mode. Przejdziemy w tryb pracy kalkulatora. Wciskam teraz guzik 2. Jest to tryb pracy związany ze statystyką, z obliczeniami statystycznymi. Jedynka przeniesie nas do funkcji z jednymi danymi tak naprawdę, tak? Dane jakby jednej zmiennej, czyli wciskam sobie jedynkę i wpisuję sobie teraz po kolei. Muszę trzykrotnie wpisać 130, jeszcze raz 130, jeszcze raz 130. Dwukrotnie wpiszę 140, 140 i 140, jednokrotnie 150 i jednokrotnie 160. Tą tabelę oczywiście mogę sobie prześledzić cały czas i mogę ją oczywiście edytować tam. Dowolną wartość sobie zmieniać. Teraz wciskam, przycisk to jest bardzo ważne, czyszczę wszystko. Ale w pamięci kalkulatora to wszystko jest zapamiętane. Jak wywołać teraz funkcję do tego i obliczenia? Musimy wywołać alternatywną funkcję klawisza 1, czyli obliczenia statystyczne. Wciskam teraz Shift, jest mała literka S. I teraz uruchamia mi się funkcja klawisza stat. Wciskam go i powinno się pojawić coś takiego. Var. Pod czwórką kryją się poszczególne obliczenia statystyczne. Wciskam i uwaga, nas teraz interesuje średnia arytmetyczna, a więc wciskam sobie dwójkę. No i jest pokazane, miga i równa się. No, okazuje się, że jest to 140. AC. Policzymy teraz, korzystając również z tego trybu statystycznego, a bardzo ważne, jeżeli jesteśmy w tym trybie stat, to tutaj takie widzimy cztery małe literki stat. Shift uruchamia tryb tych wzorów, czyli stat. Przechodzę do czwórki i obliczę jeszcze coś, co się nazywa odchylenie standardowe. Kryje się to, uwaga, pod trójką. To jest ta sigma x. Wciskam trójkę i wciskam równa się. No jest to około 10,7, 10,69 z hakiem. Pokażemy teraz, jak długo trwają takie obliczenia odchylenia standardowego krok po kroku. Kalkulatorem zrobiliśmy to w kilku, no może kilkunastu krokach. A więc tak, musimy policzyć różnicę między daną wartością a średnią arytmetyczną, no 130 minus 140, a potem tą różnicę podnieść do kwadratu, tylko że taka wartość 130 pojawiała się trzykrotnie, więc pomnożę to przez 3, 3 razy 100, czyli 300. Następnie dwukrotnie policzę kwadrat różnicy między liczbą 140 a średnią, czyli też 140, z tego akurat wychodzi 0. Potem jednokrotnie policzę różnicę między wartością 150 a średnią arytmetyczną, czyli 140, podniesioną do kwadratu.
daje to 100. I jeszcze raz różnicę między wartością 160 a średnią, czyli 140, podniesioną do kwadratu, to akurat będzie 400. Sumuję teraz te wszystkie kwadraty tych różnic. 300 plus 100 plus 400 wychodzi to 800 i dzielę to przez ilość wszystkich danych przez 7. Na końcu muszę policzyć z tego pierwiastek. Zobaczymy, czy wyjdzie taka sama wartość. Przechodzę do kalkulatora. I teraz bardzo ważne, jeżeli wcześniej pracowaliśmy w trybie statystycznym, a już nie chcę w tym trybie pracować, to pamiętamy, że trzeba wciąć mode i przechodzenie do takich standardowych obliczeń, test jedynka. Wciskam teraz jedynkę. Dobrze, no to szybciutko policzmy to, co mamy policzyć. Pierwiastek z 800 podzielić przez 7 i to się równa. Wymuszam wynik w zapisie dziesiętnym, czyli przypominam, to jest ten klawisz SGA. No, 10,69. Wszystko się zgadza. Widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam, cześć.